Connected. Hey, wake up. You were moved. Siema. Dziewiątki, jak masz? Dziewiątek nie mogę grać dychami, czym się? Nie, dychami to nie. Oż ty. Sprzedałem mu ostatnią dziewiątkę, no widzisz. Bo już masz 2-300 bite. Już mam ponad 5, licząc przez... Było ponad 5. Plus drużynówki, twierdzę i tada. W ogóle to ta muka. Jak trening wczoraj? No dobrze. Jakoś tam będzie, ale z kazą raczej szans nie mam. Nie, nie w takim składzie. Macie zawsze są. Ja też. Jakie buty? Że ja to zrobię dla Tiemu, nie dla siebie. Dla Tiemu? Stream? Mhm. To dobre godziny wybierasz. To ma być określone godziny, a nie tam, wiesz. Mamy ileś zrobić godzin streama, a nie ileś osób ma to wybrać. Robię wtedy, kiedy mogę. Kaza teraz mocna taka to nie jest. Macie szansę. Mamy szansę tylko w przypadku, jak Bichu by grał, a tak to nie. Będzie grał, dlaczego go od razu skreślacie? Co, Bicha nie będzie na meczu z Kazem. Macie problemy z ludźmi, widzę. No. W bitwie jesteś? A, w bitwie jestem. Tam dziewiątek nie ma, to sobie tam graj. Mogę i ósemkami, siódemkami polec. Mam siódemki normalnej. Nie masz siódemki? Mam bulldoga. O Boże. Co? O Boże. No to bulldogiem to możesz albo ósemką jakąś ze mną z dziewiątką pokryć. O, jakimś lightem usmatierował. Pan najlepiej. Hej, wake up! A dobra, też sobie puszczę bitwę dziewiątką. Kastkę z kaszy. To chyba nie lecą te raz dwa dzisiaj. Słaby ten event. Armored Warfare zacznie wychodzić, to będą lepiej. No. Tylko jak zacznie wychodzić Armored Warfare, to nie będę miał dylematów. W sumie? Też nie będę miał, bo tutaj mam dużo rzeczy, nie potrzebuję więcej. I tak samo, ja wszystkie czołgi praktycznie mam. To ja sam mam pełną samą deszki, to co? Po co mi jakieś pręki, skoro dostanę od 2G Golda i premkę, tak? Nie.
Ja nie No i potrzebuję. żeby się przydał jakiś gold w tym Armored Warfare. No tak. No. Mogliby jednak się ujawnić, że to oni to robią i... bym się zapytał WG, czy nie dadzą mi golda tam, a nie tu. Tam mi bardziej WG potrzeba. robi, tak? No jakieś udziały mają. Podobno. Specjalnie mają udział. Konkurenci. Wiesz, to jest tak po cichu, żeby ich o monopol nie oskarżyli. Tak. Bo jak oskarżą o monopol, to muszą się podzielić wtedy. Bo na razie gier o czołgach to nie ma za dużo. Jest tylko WOT i War Thunder, ale War Thunder nie ma rynku. No. War Thunder w ogóle słaby jest. Tak. Jeśli chodzi o czołgi. Wiesz. Samo to spoko, ale ta mechanika jest beznadziejna. Trochę tego gola za te śmieszne testy. Ciekawe, 5000 pewnie wejdzie. O, trochę mało według mnie. Takie 10 tysięcy to powinno być minimum. Jakie dostaniemy. Tak na moje oko, tak? Przecież nie no musieliśmy Boże. Tam przychodzić, 5 tysięcy to trochę mało jednak. No. Ale oni właśnie tak cenią ludzi, którzy budują między innymi reklamę tej gry. Okay. Serio? Nie, no kurde, Karnevron sobie pobiegał cały ten, ja, patologia. Ja teraz po prostu nie wiem, jak moja drużyna poginęła. Po prostu wszyscy się kampią z moich ludzi w teamie.
Oni po prostu giną, giną cały czas. Po prostu no. Nie wiem w jakich momentach nawet. Moja drużyna. Ludzie, którzy nie potrafią grać po prostu. W pierwszej minucie straciliśmy już top tier, nie w jaki sposób. Zapraszam ciebie. I poczekaj. Święty Hutterenzord odchodzi od stronków. Nie wiem. Co w tym klanie widzi? Według mnie Waimi albo Waju jest lepszym. No. Lepsze community w ogóle. Popatrz na podklany stronków. A potem na podklany Waimi, tak? Waju pod... Drugi klan. Chodzi o to, że... Podklan to nie, a... Że drugi, tak? To nie jest żaden podklan, uświadom to sobie. Waju w ostatniej kampanii było lepsze od Waimi, więc... Ale nie chodzi mi o to. Chodzi o to, że to jest drugi klan ich, tak? A popatrz na na... Jakiego poziomu nie trzymają, tak? Szkoda, Waju jest osobnym klanem, nie żadnym drugim. Działamy razem, jesteśmy jako jedno No community, ale to nie jest podrzędny klan ani nic, to jest no, równorzędny klan. No tak, wiem, no. Bo źle to powiedziałem, no. Zarabiacze do dziewiątek? Nie no, po co? Nie mam kredytów. Co? Ulicy. Pisały. Wiesz, że rzuci normalnie. Chodziło o to, że jest podrzędny, mówiłem. Chodziło mi o to, tak jak ty powiedziałeś, że to jest drugi po prostu osobno działający klan, ale tworzymy jedno community i razem gramy, tak? Współpracujemy na mapie globalnej. Poza tym dowódcy są z Waimi. Tam tuner, tak? Bo to pewno. Ja tam się nie zagłębiam w to, no wyjebany. Wszedłem tu tylko dlatego, żeby farmić sobie kredyt. No już tam rok temu byłem w Waimi. A potem wyszedłem. Się pozmieniało dużo. Po mnie napisali bot reroll noob. Ja cię kręcę. O, już płaczę jakiś. Zawsze płaczę. Po zazdrości. A jakby za mukawę się przeklinać, dobra? Tak, tak. Czemu? No bo to... Nie chcemy. No. Co nie chcesz? To ustaw sobie adnotację, że to jest plus 18. Ale nie chodzi o to. Ale o co chodzi? To dla WG1. O Boże, kurde, będę się przejmował. WG to są nuby i tyle. Tam? To jest snupstwo jedno wielkie. Niech oni zaczną coś działać. Czemu nie masz trzeciej odznaki na iście? Bo nie robię. O, ale na gram raz na 2 tygodnie. Na iście trzecim sama odznaka wpada. No też mi wpadała wysoko do 94 doszedłem. Potem przestałem grać, teraz mam 90, 89. Nie chciało mi się tego wbijać po prostu. A ja po prostu jeździłem sojisem i sam wpadło. Właśnie ja to nie spinam, to słuchaj, ja sobie gram, ale ja się nie spinam się na tym. Nie spinam. Ja w... jakbym grał prostu... czołgiem, pewnie tym istnę cały czas do tego czasu, to miałbym, a ja nie gram nic. Inaczej. Już się nagrałem wtedy, jeszcze nie było lamp tych oznak biegłości, kiedy nie grałem dużo. Ja też się nagrałem misem, ale grałem sobie dalej. Olej te lighty, chodź te MC3 zgodnie. Kurwa, nie da się obniżyć luf. Pierdolę. Ja pierd... Co jest tutaj z tym? Weź ty, przestań, ja lufy nie obniżam. No ja też. Jadą, kurwa, już. Zomandrzyli nas, nasze statystyki, to zombie się odezwało. Kurwa. Ile tego tu jedzie? Ja pierdolę. Dobrze, to M100-300. Ale to serio? I tak na nas. Serio?
Na nas. Wszystko, patrz, no wszystko pojeżdża tutaj. No nie, no to nie pra, nie w górę pra, mu nie waliłeś. Jak nie, waliłem mu w górę. Nie wiem, nie widziałem. Górę nie zdążyłem wejść, a nie chcę się wychylać za bardzo, bo dostanę w pieprz. Niech ten M103 zbiera. Kurwa, mów, że dobijasz, co? Dobra, będę mógł. Aż na 600 zostałem do damage'u, kurwa, przez to. Pierdolę. Może przyjmiesz też jakieś hity, a nie? No właśnie, próbuję. Jak widzisz, strzałem do innej czapy. Error dupa. No patrz, co na siłę w ciebie próbował. Ja się chowam za tobą. No widzę, widzę. Ja już nie mogę. Mamy dobra, tutaj samochód. Niech M103 coś przyjmie. Nie, on się będzie bawił. Mogę go zabić? Dobra, dobijamy go. Masz? Co? Kurwa, jak? Nie wiem, ja tam... Sam nie wiem, jak go przebiłem, dziwnie strzeliłem. Nie, chodzi o to, jak ja go nie przebiłem, a nie. No też ja się dziwię, że ja w ogóle go przebiłem. Zmietliśmy ich trochę tutaj. Dobrze te czołgi od tyłu wjechały, pomyślałem. Bo czasami to wszyscy stoją i nic nie robią. Ten był tutaj ten Pluton efekt. Z tymi duzetami trochę postrzelałem. WZ-y w chuj szybkie są. Ja się w ogóle nie napinam na te staty na wocie. Jak się napinam, coś chcę, to mi źle idzie. Lepiej to grać na lajcie, mieć po prostu w tyłku to, czekaj, żeby na przykład miał dobre staty, czy nie. Na krótki. Na krótki na pewno. Czarta mnie! Trochę. Podrasował. Fajnie. No. Jeszcze strzeli tą WZ-tą. Ja pi... Co jest, kurwa? Te WZ-y pieprzone. Co się dzieje? No nie no, chcę coś dobić, to te WZ-y pieprzone, kurde, wszystko zabijają. O Boże, God. Naprawdę płaczę, że ktoś używa Golda, on nie? I ma taką samą penetrację? No, ja nawet nie trafiłem. Nie no, ja... Tak. Pieprzone RNG. No, w tej grze tak. W ogóle sobie Armored Warfare ostatnio opracowałem ten, wyrzutnie rakiet. Znaczy na czwartym poziomie, co idziesz od tego lawa. No, co? Dla... Tam już mają wyrzutnie rakiet? Tak, to już na czwartym poziomie mam wyrzutnie rakiet. 5, 7... O! A, bo podpaliłem. Czołg Conquerora. Trzy arty. Ten Pluton po przeciwnej stronie. Zostanie mieliśmy z siebie. Fajnie. Prawda, świetnie. Ty będziesz normalnie dyszki sobie robił? Mógł? Nie. Nie? Czy po prostu będziesz starał się za Freaksa robić, jak będziesz mógł? Nie, ja nie robię dych. Zrobię sobie tylko 50B. Czyli będziesz. No jedną dych. No tak samo jak ja na początku miałem mieć. Jedną dyszkę i wylane. Już mam cztery. Dwie zrobione za Freaksa. Nie robię tych, nie chcę mi się mówić. Żygam tym wotem, tylko czekam aż ten Armored Warfare wejdzie, bo naprawdę mam dość. No też czekam, czekam. Przyjdzie.
to ja będę mniej w WOTA grał na pewno. Na treningi to będę grał, tak? I td. Tak to w Armored Warfare będę ciupał. Będą mnie gra lepsza niż World of Tanks. W dupie. I teraz przyjeżdża, co za człowiek. Teraz przyjeżdża. Najpierw jest pota, to jest. O, widziałeś te moje losowanie za 396. Top chyba. Nie może dać. WZ do góry, tam na dole. Ciekawe, gdzie druga WZ. Pewnie oni są razem. GG. Tak szczerze. Ja już przegrywam właśnie. Uzety po prostu mnie zjedzą. A moi oczywiście nawet nic nie będą próbować robić. Tu zaczyna mnie klepać w... Kurwa, to jak jest jeszcze, no! Trzeba było przyjechać tutaj do mnie. No tak, jakbym wiedział, że te głupie WZ-y wyjadą na środek pola. No jak to wylosowało mu 500? Mam pytanie, no RNG to już jedna sprawa. WZ-a, która w ogóle te WZ-y po prostu wyjechały i z biodra we mnie zaczęły strzelać. Trafiły. Widziałem ze 112. Da, na pewno, taka celna. Fajnie, że to przegrali. Dobrze. Jechali jolo na mnie, żeby we mnie peski Ale zrobić. Co tu się dzieje na tych randomach? Zobacz, 10-2 jest. Widzisz to, kurwa? Tutaj albo się strasznie przegrywa, albo wygrywa. Ale o co tu chodzi? Na Render Mage znowu nie zrobię, kurwa mać. Pierdolę. Kurwa, niszczą wszystko. Ja pierdolę, nie. Nie masz szło. Ryszard. Więc fur pierwszy. Wyrąbać. Specjalnie rzucę, tak? Bo za wysoki mam WN i damage na tym. Na liście. Tak rzucę, że nic nie da się zrobić. 1600. Pewnie, że ten XF ma coś wspólnego z tą grą. To no. Musi być tak. Inaczej ja tego nie widzę. Musi mieć coś wspólnego z tą grą. Trzeba tylko sobie setkę wezmę. Bo ja po prostu nie wierzę, że XF nic nie ma i statystyki nic nie mają do tego. Do matchmakera, do statystyki, do wylosowań. To ma pełno ze sobą wspólne. Ale WG oczywiście się nie przyzna, że supportuje słabszy gracz. O, wow. Albo szybko wygramy, albo szybko przegramy. Jadę na lewo. Nie, na prawo. Plutony dla mnie to takie gówno. Dali takie coś na siłę. Nie wiem po co. Teraz tylko spamią ci zaproszeniami w bitwie. Nie mam wyłączone. Na niskich levelach często się plutony dla mnie tworzą, a na wyższych już nie, ludzie mają to gdzieś. By mogli tą grę jakoś usprawnić. Karmole wyjdzie Warfare, to dadzą promocję, ale nadal nie będą glitchy naprawiać itd. Po prostu
myślą, że ludziom dadzą jakiś gówniany czołg premium i będą podmieceni, tak? No. Chcesz coś naprawdę przydatnego zrobić. Na przykład obsługa wielu rdzeni. Nowy silnik fizyki. Czołgi się nie mogą przewracać. To czasami to jest takie dziwne, no. Ale to... Już. A, i za kamień, i za kamień. Co za kamień? Strzela do mnie... 13... Jeszcze 25 do mnie strzela. Muszę 25 tutaj... wywalę. To wybije. Oj, rozlotki też się nie da nic. W Armored Warfare można trafić, ale ostatnio zacząłem grać na tych wyższych terenach, to też czasami już nie wchodzi. Co jest tam, kuchy? Co ja strzelam? Śkami. Znowu w kamień poszło. Celuję obok, strzelam w kamień. Nie no. Co ja wiem? Muka, wiesz co, trzy, że zaraz będziesz grać sobie w Armored Warfare albo wyłączysz całkiem tę grę. Nie no będziesz. W Armored Warfare nie ma takich rzeczy. Po prostu jak celujesz, to... W dupie, jadek, to trafiasz najczęściej. Sześć pocisków mam dopiero dość. Zrobiłem. A bitwa zapowiada się na to, że szybko się skończy. Fajnie. Cudownie. Świetnie, no. W większości przypadków tu bitwa się kończy po... Gracze, którzy powinni nie narzekać na tą grę, ją chwalić, po prostu ją... Mają opinię straszną o tej grze. No weź takich profesjonalnych graczy w CS-a się zapytaj, czy im się podoba gra. Czy oni ci jednoznacznie odpowiedzą, a w WoCie? Garstka. Odpowie ci tak. Oczywiście. Jak nie obniżę działa? Dwunastka przede mną stoi, się nie świeci. Jak tak jak tam stoi. A ja wiem o tym. Ha! Ten pocisk to się razy. I do mnie strzelał typ? Pa, strzelał! No, o, zaś dwie peski, pudło, cały czołg widać prawie. Boże, Boże. 500 metrów? To się nie dziwię. Wiesz jak podłują? 6 czołgów strzela, żaden nie trafi. Na ile kurwa? Na 3 km strzelają? Zrobię na 3 km można nie trafić. Ha! Widziałeś tego bulldoga? Tam zrobisz tego? Czek Panterę? Zrobię. Góry mu strzelam. Wow! Widziałeś jakie losowanie, nie? 378. Czekaj, a ile setka ma? 240 czy 300? 300. No to maksymalne 25%. To ile to będzie? Gdzieś tak... 380? No gdzieś tak, no 380 jakbyś. Uwa, to wysoko. Nawet się nie zastanawiałem, jak setka może mieć maksymalne. No bo zazwyczaj losuje ci po graniczach poniżej 300. Zazwyczaj 290. Tak, po 270 trzeba. No. Ale no... Raz nawet się zdarzyło 205. Pamiętam kiedyś grałem jeszcze na setce, to... Tak, ty na serio. Jeszcze gdzieś tutaj Tedek jest. Albo na... Nie, na bazie go nie ma. Tu gdzieś musi być. Nie. Widzisz to? Gdzie on tam? No i co?
Dobra, już go KW5 rozwal. Trzeci GC to jest takie badziewie totalne ten czołg. Jak on się ukrył tutaj, masakr. Przy ten. Że przyjechał dopiero. Nie wiem. Nawet spokojna bitwa. Stalowa ściana. 3300. Nie najgorsze. Dwa magazyny. 200 odbitych. Ci powiem, ile odbiłem. 160. Powiem. Jak jeszcze ósemki mam do zbicia, czekaj. Pershinga. Da, Pershing. Ciekawe, kiedy WG się zainteresuje w ogóle balansowaniem psa trzeciego, bo oni nie zbufowali psa trzeciego. Nie, to nie jest prawda. Tylko zaczął dingać nie wiadomo ile. Nie, on teraz ma historyczne parametry, tak. O, to Tiger powinien mieć po historycznemu być po prostu rozpieprzeratorem na ósmych tierach. Właśnie. Tiger królewski. A ten jest najgorszym czołgiem. No, jest najgorszym czołgiem, tak. Bo to jest propaganda. Bo to jest niemiecki, a to rosyjski. Jak może być rosyjska maszyna gorsza od niemieckiej, co? No. Why cheaters? Lol. Why cheaters? Dlaczego cheaterzy? Nie wiem. Dlaczego nie? Widzę cię. Dzięki za info. Fajnie. Fajnie. Co jest? Widzisz to, co się dzieje? No wszyscy się kampią. A gdzie są nasze... No. No ale popatrz na nasze top tiery, tak? Dwa ciężkie czołgi, reszta TDL-ki i jakieś gówna. No TDL-ki. Też powinny być zbalansowane, a nie są. To przede wszystkim powinny być zbalansowane. Mają za duże pole widzenia. To, że mam taki zasięg widzenia, to jest chory, ja czasami na lajcie stoję, ja od TDK się świecę, ale ja TDK nie mogę wyświecić. Strzelającego TDK. Coś strzela. Ale co? Co? I skąd? Ja nie znaję. Na to, że będziemy sami w mieście walczyć. O prawie. No, jak zawsze. Zawsze tak jest. Coś mnie widzi. Ale co? A, tygrys. A tygrys podjechał do ciebie, to. Możesz mu na dupę jechać. Patamenta ucieka. Zacząłem podjeżdżać, to zaczyna u ciebie. Skąd? Nie świecę się. Bo on na mnie się kantuje. A na ciebie się. On do mnie chyba podjechał. O, prot. Jak miło mi. Z protem walczyć. Dobra, to weź tam przypilnuj tygrysa. A ja prota se z... Zaszkę. Aha! Setem. Ale się dingłem. Czy dingłem się to nie dziwię. Bardziej, gdzie to ten pocisk wszedł. Arta. Ja piję. Serio? Arta tu ustawiona jest. Ładuję golda na tego Tigera. Patrz, lewe na zielonym. O, Jack Pantera też. Ten kolega to wpadł na genialny pomysł. Na środku pola jedzie. Nie przebiłem teraz Jack Panther. Znaczy T28. Widziałeś Issa trzeciego, znaczy Tigera 2 teraz, jak się ten? O, że niewidoczne czołgi, jakieś gówne. Ost. Tiger jedzie. Jedzie, jedzie. Wyciągaj go. Postaram się. Wyjedzie na ciebie? Nie. Ty mnie kurde z zielonego coś bije. Coś, co się nie Dobra. Świeci w ogóle. Jest chore po prostu. Jadę. Jedzie do mnie.
Jadę do ciebie i to porobimy od tamtej strony. On nie potrafi mnie przebić. Genialny człowiek. Serio? No. Znaczy teraz mnie przebił oczywiście i strzelając w przód rozwalił mi wieżę, tak? No jak żeby inaczej. To mogło wyglądać. Na zielonym te deki pewnie są, ale spróbuję tam pojechać. Nie jedź tam, nie, nie, nie. Nie wiem czy to nic mądre. Szczerze. W sumie ty z trzeci to magiczny pancerz. No tak, już odbiłem pierwszą pestkę. Lew się zaświecił? Skąd lew strzela ty? Lol, ja my... To co tutaj stoi w takim... No właśnie... O! Nasz korn! No i się nie świeci. No. On strzela gdzieś naprzeciw. Ale on mnie widzi. Jak on mnie widzi w ogóle? To jest Tedek. Tedeki muszą mieć pole widzenia, żeby sobie świecić. To i nie jest balansowanie. Bo lighty do czego są? Dobra, skończę tego Jack Panthera. Kończysz? Kończ. Ale dalej ten Tedek bije. Nie wiem skąd. O, już chyba mnie złapał na gąskę. Patrz, KW-13 dopiero się zaświeciło. Nie, dobra, odbiję. KW-13 jeszcze może porobię. Wyjedź, cofnę. No i jedzie pod pałka. Aha, nasz. On stoi sobie tutaj na środku. On stoi tutaj na środku. I on się nie świeci od niczego. I on świeci wszystko. To jest logika w G. Dajmy Tedekom pole widzenia, od czego są lighty przecież. Lighty nie są od świecenia. Zabierzmy im pole widzenia, bo są odrobienia obrażeń. Na razie to przegrywam. Myślałem, że to wygrane i wyjechałem tutaj na tego nasz horn. Ale nie jest wygrane. Nie wiem czym. Ale ten nasz orn to po prostu on sobie porobił obrażenia i... Czy kurde, taki młot. Coś do mnie strzela. Ten pesznik to jest bezużyteczny czołg. Na niektórych mapach fajnie się nim się gra. Jestem zamknięty na świecie. Jak mnie tutaj tylko te gówniane teteki zaczęły strzelać, to już wiedziałem, że jest kijowo. W ogóle borsyć to się boli przyjechać do przodu. A tam lwy jeszcze stoi. Czemu ten HM tutaj stoi? Boi się lwa. Dobra, może teraz przyjadę tutaj bez spota. No to niemożliwe, żeby on stał i ja bym go nie zaświecił? Patrz, to jest najlepsze. To nie rozumiem logiki ludzi. Pantera 2 ma całe HP i boi się wyjechać na Isa. Wrócę na jego plecami. O, wreszcie to zrobił. I oczywiście nie trafi. Bo no, gra bez celnika serwerowego. Teraz? Wow. Fuj. Jest spot. No co? Nasz on tutaj stoi. Tutaj dosłownie na górce. Ale coś dostałem skądś indziej. A bo jeszcze jest Arta. Tylko jak ja spota dostałem, kurde. Jestem suka lew. Już się obrócił. Ten bordy zamiast na niego wjechać, to będzie się czaił. Nie rozumiem tych ludzi, po prostu jak oni grają, jak oni przetwarzają długą informację. Samo jak grać jest, na GoForWocie. Jest. O, mówiłem, że on tam stoi na środku górki. Mówię. I spotnął mnie stamtąd, ile to jest metrów? 416. Co jest? Bez spota jestem i strzelają. Grinduje. Na pewno. Taki gościu, który stoi całą bitwę, to będzie blindował. No on prawie, on przyjechał stąd, aż dotąd. To nie stał całą bitwę. Pamiętaj, że lwe podróż jest długa. No, męcząca. Borsus już wstał. Nie wytrzymał kolega presji. Wyjechał. To taki typ, a po kampie i wyjadę. O. 2000 tylko.
Nie lubię tego czołgu. Panterkę 2, zbić gwiazdkę. Znaczy panterkę 8-8. Dwójki nie ma. Wiesz, ja mam za cel sobie obrałem zbadanie wszystkich czołgów 8 poziomu. Oprócz Arty. No to długi cel będzie. O, dyszki. Fajne losowanie. No. Mam na tym czołgu oznakę biegłości? No nawet. Znaki... Ja też chyba nawet dwie. Ja to znaki biegłości, to nawet tego nie patrzę. Fajnie jakby dawali jakieś promocje z tego. Tyłu to bym robił te odznaki biegłości. A oni nic nie robią, dali to co? Fajnie. Co mi dadzą jakieś głupie znaczki na lufie? No jak daliby na przykład plus 2% do celności albo... Coś takiego nie dadzą. 5% do... Dla pomidora by dali. No. Znaczy dla słabych statystyk, o pomidor. Pomidorowe. Odwrotnie, oni by musieli dawać, jak ktoś nie ma odznak biegłości. Takim tokiem myślenia. To jest możliwe. Za samo posiadanie czołgu plus 5% do celności. Im wbijasz wyższe odznaki, tym zabieramy ci kurwa ten bonus. Bo po co ci? Jesteś lepszy. Po co ci jesteś lepszy? No. To jest bardziej logiczne i w stylu WG. Co ty masz za słuchawki w ogóle, Muka? Hmm? Masz za słuchawki? Razer Black Shark. Ile to kosztowało ciebie? 500. A, to nie izna. To nie izna, ty. Było ironiczne. Ja mam Siberia V2. 300 teraz. Akurat była promocja, o. To tania, tak to 300 kosztuje. Ja nie wiem, bo już trochę mi się rozpadają te słuchawki. Ja spatrzyłem nad... HyperX Cloud 2. Mhm. Ty przyjeżdżasz. Bo takie Sennheisery w takiej samej cenie też są dobre. No Sennheiser to wiadomo. Ja patrzyłem Sennheisery... HD... Nie Sennheisery. Jakieś inne, czekaj. AKG chyba. AKG? No, za 700. Ale... Tanisna. No, ale bez mik. A, bez się... No ale jakość dźwięku jest warta chyba. Mhm. Z najlepszym dźwiękiem słuchawki to są do słuchania muzyki, tak? Jak my mamy, kurde. No tak, najlepsze do muzyki. Ja miałem Razer Kraken USB i to jest totalne ścierwo. Tak. To jest po prostu ścierwo. To, jak masz tam te dopasowanie do wielkości głowy, to się łamie po prostu. Jak patyk. To... A dostałem. Od Arty? Albo od EV, no. Drugiego. To się po prostu z taką łatwością łamie, że po pół roku użytkowania, lekkiego wyginania, lekkiego, to się wyrobiło i złamało. Nikomu nie polecam tego gówna, no to nikomu, no po prostu to są takie słuchawki przereklamowane. Dostał... EV dostał po strzale spota, EV dostał po strzale spota. I ty też. Ale wiesz, on stoi na środku, to jest najlepszy, stoi na środku górki i się nie świeci. Nie lubię tej gry. Mnie przyprawia o mdłości. Randomy.
Bo ESL to fajnie się gra ESL, tak? To jest coś fajnego w tej grze. No. To mogliby budować na tym, reklamować się. Jakoś zrobić z tej gry tą grę bardziej dynamiczną, postarać się coś z tym zrobić, a oni nie, a po co? Może jakiś głupi Europejczyk da mi pieniądze. Mam nadzieję, że będą sprawdzać te streamy. Ale chociaż wiem, że będą tylko sprawdzać, ile godzin jest i tyle. Aj tam nic nie zrobię. Pewnie, że nic nie zrobię. To jest firma, która zrobiłaby coś, gdyby poczuła to, że traci kasę. No. To wtedy by zrobili dla randomów, nie dla profesjonalnych graczy. Te. Czym oni stracą, że dadzą ci rok premki, tak szczerze, za ten WOT, za ten Proliga, tak? Hmm. Czy tam 30 kagoda, czy typa 59? Dla nich to są po prostu liczby nic nieznaczące. Hmm. Według mnie profesjonalny gracz w tej grze powinien mieć o wiele więcej, bo tutaj są możliwości, żeby ludziom dawać. Powinien mieć jakieś, nie wiem, dostępy do super testów często, tak? I innych rzeczy. Jakieś naprawdę rzeczy, które na przykład WG chce wprowadzić w najbliższym czasie, nikomu jeszcze tego nie mówi, a my powinniśmy na przykład o tym wiedzieć, móc wiedzieć. No. Powinno być. Bo my możemy się dzięki temu przygotować na następny wszechsezon. A nie niespodzianki. Z nadzieją. Tak jak ta zmiana map była. Pod koniec. Dali info. Że o, chłopaki, gracie na innych mapach. Dzięki. Teraz to możemy się spodziewać przynajmniej procho powrotu prochorówki i Sand River, tak? W super teście. Bo bez powodu Sand River tam nie był. Mhm. Ale procha jest bez sensu, moim zdaniem. A, procha jest bez sensu. Nie lubię tej mapy. Oni dadzą co rosyjskie drużyny będą chciały. I tak. Widziałeś to? Za zek. Widziałem. Wystarczy jeździć przed tył i będzie strzelał za zero. No. Ty, zaraz pograć w Armored Warfare? Chwilkę? W sumie. Kilka randomów. Nie mówię, żeby pograć tam dłużej. Dingłem się. Z bok. No. On przeładuje zaraz. Jak się można dingnąć od tego boku? Znowu. Nie, no serio? No, to mogło jeszcze jakoś dziwnie wejść, ale ten pierwszy strzał to porażka. Dobra. Widzę pancerny Tedek. Tylko kiedy ty do niego strzelasz? Teraz muszę wykręcić jakoś. No dostał od czegoś. No, nie, brawo dla naszej akty GW, nie potrafi wsadzić. No tak, to po co? Tak, weź przez to. Weź. Kraj jest spieprzony cały. Podstawy. Dawaj, wychodź z tego chłamu. O, widzę, że Szeku też sobie już porobił jakieś czołgi. Ale on ma tylko T-54 Lightweight, a ISA T-490 jest u samek. I UFC ma do robienia. Co nie wystarczy? Bulldoga jeszcze. LTB. Chodzisz, Łuka? Chwilę.
I co tam chcesz? Ja... Ty i tak nie możesz na dycha grać, co? No nie. Ja sobie setę wezmę. Ciekawe, ile mam procent znaki biegłości jednym czołgiem. Pierwszą bitwę o kilku tygodni rozegrałem. Czekaj, komu jest zrobiony, to będę grał tutaj. Czek Pantera jeszcze. 86%. A, bo wbiłem 2-3% pewnie tamtą bitwę. Fajne losowanie. A, Boże ty. No i co ja setką zrobię? Siuda mi się to wpakuje. Kasetę całą. No i co, że my pewnie dzięki nam, ale tak naprawdę my ósemkami nic nie mamy do tego. Hmm. Chyba, że będziemy mieli szczęście. O, to wtedy. No nie wiem. Na dychach ósemką ciężko jest coś zrobić. Jeszcze setką to może. Ale nie rzekł pan tego. Kamień wiszący w powietrzu. Dobre. Na zero. Co? A po co trafiać? Po co z damage'em bok? Co za zero? Już uciekł. To 4-4. Spada mam fajnie. Karta jest Boże. Zapomniałem. No i patrz, no kąk, no i co? I splash za 1000 dostałem na początku bitwy. I to jest w ogóle, to nie jest w ogóle alta niezbalansowana. To jest pełny balans nie, gry. Nie, bo XVM jest kurwa. Słucham? XVM jest. No to przez XVM-a. Jak mi nie wylosuje... Dobra, wylosowałem. Już mam magazynek, na szczęście. Teraz jadę do tyłu całkiem przykampić się. I zrobić drugi magazynek. I ja już nie chcę, nie muszę grać trendowo. OKP kampiąca się na bazie. No nie trafiam, no nie trafię, no nic nie idzie. Jak jest, jak tym niemieckim czołgiem grać w ogóle, jak... Nie trafia się. On nie trafia. Nic. Żony celne niby. Tak, celność, no. Kobiety niemieckim czołgami nie da się go. 0.35 to teraz nie ma żadnej celności. Czterdziątka płacze na matchmaker. Boże. Czy ona ja ma... Ja mam dwa czołgi w celowniku, kurwa, jak celuję w T-4-4. Co? Tak wielki celownik jest. Lol. Naprawdę straszne. Ja gdybym nie wyłapał tego głupiego Conquerora buły, to... Hey, wake up. Hej, albo nie trafia pestka. No tak, to kurwa, po co? Takie granie TDK-ami teraz. Po co w ogóle? Bitwa wygrana, będę miał 0 dbań. A zresztą wyjebanek. Chodźcie z tego i chuj. Ładuję złoto, jadę na złoć. Dość tego.
Ja podłogę z to wysnajpiłem, po prostu nie wiem jak. Kurwiłem się. To jest to. Też mam tam 6-8 pocisków wtedy. Ej, patrz! Podjeżdżam do krzaku, jest odesety, dostaję spota! Sorry, no to chyba kurde jakaś naprawdę przesada lekko. Leopard ucieka już. Lekka przesada wargamingu. Esteta świeci mnie. Ach, ten ucieka. Dobra, mam wsadzone 10 pocisków. No i Batchat Arta. I Barta. I Arta zabrała mi całe HP. Szmaciska. Dobra, pomściłem cię. Spokojnie. Dziękuję. Ale bitwa mogła być lepsza. Mogłem wsadzić dwa pełne magazynki. Nie, Arta musi ci zepsuć. Pierwszy zał za 1000, drugi już dobijający. Jeden strzał od Pershinga, czy tam dwa dostałem tylko. Powinien mieć 900 HP, 1000 cały czas. Trafisz, trafi. Jedź na plecy już teraz. Seta się wraca tu. Ale... no przodem. Wierzy? Ale fała się obrał. Kurwa mać. Już na ciebie. Nie nam. Dink. Masz złoto? Masz złotą łuka? Nie. Czekaj, czy przebiję dolną płytę? Nie przebiję. Nie no kurwa. Po co? Stanie za taką setę. Ja nie mogę nawet wyjechać. Ej, to ja E50-100 stąd przebiłem setę w podłogę. Też takim kątem mniej więcej. Tylko pewnie ty miałeś takie losowanie penetracji kijowa, ja miałem wysokie akurat. No. Ja z golem strzelam. Lubię, kupuję na tym czołgu sam gold i tyle, i jebie mnie to. Czekaj, 7, 10, 3000, kurde. Dość. Kurwa. APK mi tu grać. No. Czekaj, jaki ten człowiek miał nie... Kopił do schowka. Insufficient permissions. Muka. Chwila kurwa no. Chciałem też puszczać bitwę. User was moved to your channel. Cześć. Siema. Dawa. Już odpalam. Słuchaj, chyba pogram setom. Jakoś dziwnie celna jest, wiesz? Zazwyczaj to lecą mi pociski nie wiadomo gdzie. Nadzwyczaj celna. Moja seta jest zepsuta. Pociski mają inną grawitację. Bo setka została znerfiona. A radzieckie czołgi zbuffowane. Ja to tam cały czas i sam. Ciekawe kiedy WG zastanowi się nad... Warto inne czołgi dać do ESA, żeby urozmaicić grę. Czy lepiej tylko rosyjskie?
maszyny. Ty piszesz te lightweighty powinny zostać znerfione. Są ale... lightweighty, są orucze, to i tak dużo. Kiedyś na początku, pamiętasz Muka, jak na początku weszły te wszystkie lighty? Toru było bardziej wykorzystywane niż lightweight. Wszyscy myśleli, że to będzie lepsze. No, bo było na początku, ale te 54 lightweight dostał buffa jakiegoś. Te tablice inne dychy. No nawiałem, że w plutonie rzucę lepiej. Zastanawiam się, czy ja, czy ty dostaniesz od arty. Od GBS-to. Albo Muka. Tak. Muka dostanie od 212. No znowu do dychy, no co, nie widzisz? Tutaj bisensowanie, naprawdę. A nam kiedy jest jakiś mecz? Pytali. Czwartek. A we wtorek już nie ma? Czy we wtorek nigdy nie było? Jest we wtorek. Jest jeszcze we wtorek? No jeszcze są trzy mecze? Normalnie przecież. No już teraz normalnie. To, jak kurwa? Jeszcze dwa tygodnie są. Wtorek, no, czwartek, tygodnie, wtorek, no. Czwartek. Wtorek, czwartek, wtorek, czwartek. My ma Utopia gra teraz z Kazną i z Virtusami, tak? Tak. To i z meczów nie macie. No nie. A Synergy z kim teraz? No my gramy ze Strongsiema i z Supremami na pewno. Spadłem 20 euro, które przegrałem na Peterach, że wygracie ze Strongsiema. Przegracie z Supremami. Ale to zależy, czy Supreme będzie na rękę. Wygrana nasza, czy nasza przegrana, wiesz? Bo to są proste kalkulacje, jeśli jakaś drużyna może odpaść z offline przez to, to słuchaj, to nawet samo to, to oni sami inaczej będą myśleć, bo oni chcą mieć na offline'ach jak najłatwiej, bo to są pieniądze. Jest to, widziałeś co zrobił? To. O, już jeden człowiek. A za ile? Za full. Za full. Aha, no bo to arta. A ja się świecę, stoję za krzakiem i się świecę. Jakiś Pershing podjechał, nawet się nie ruszyłem i dostałem spota. Teraz ja muszę... Teraz ciekawe na kogo kolei przyjdzie dostać bułę od arty. Ja pewnie w ciemno dostanę to. Ja też pewnie zaraz w blindę dostanę. Nawet jak nie ma atlety na tam domkach, to przyzwyczajenie postrzelę czymkolwiek do przodu, do tyłu. Żeby nie dostać. No tak, tak, bo arta nie wali w nikogo więcej, według ich swojema. O coś bo przepychają wrak 30 no. Jakby tam dała radę spota zrobić jak wyjadą. Panterka? Panterka? Nie, oczywiście nie trafiłem, nie wiem, jak miałem full cały czas. Ja się dimłem ze złota od boku panterki 2. A ja miałem full skupienie na panterze i nie trafiłem. Ty jesteś celem. To jest radziecka niecelna maszyna. Jest cel. W Pershingach temu wystawała wieża, w wieście trafiłem, ale no, na skupienie to już nie. Po co? Mam spota. Blind strzelałem do krzak. Nasza artyleria, z tego co widzę, zamiast strzelać w inne czołgi, strzela w te lightweighty. Tu stoją czołgi, w tych krzakach. No, artyleria. No patrz, no ja się wychylam i dostaję. Aha, lightweight teraz podjechały. Dostały szału, boty jakieś. Ja dostałem. Szału dostali. Dobra, spota dostałem, ginę. O, ginie. No to rzeknie. Prawie. Może do was dojadę. O, to, to wiesz co, przydałoby się, bo zaraz tutaj mnie. Tam i siódmy jest, no to nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Ja się tutaj dzielnie bronię, ale dobra, to nie wystarczy.
Ja ci trzymam tego lighta. Ile masz jeszcze tego do pestek? I'm spotted. I siódmy we mnie snajpi. T95 tam stało cały czas. My to streamujemy na oficjalnym Twitchu, wuje? NN? Żmijka. Trzymaj se lewo. Aha. Ja pojawiam się. Wierzę, Pershinga się ding. I T95 po prostu strzela w piksel pomiędzy kamieniem. Swoim celnym działem. Ciekawe, jakie miał statystyki. Na pewno jakieś dobre. Staty nie grają tak. Tylko RNG. No już mi biłem ze środka. Lightweight, to znaczy... O. Jak tu dużo czołgów tam nie strzela. No dużo tam, tam stoją. No Rafik, opuść ten słaby klan. Nie, słaby mi tam się podoba, ale na razie. Niech tutaj osoby są. Waju i Waimi jest o wiele lepsze. Z siódmy mnie nie przebił, rozumiesz? Ale... Nie. Miałeś szczęście. Poza tym z trzeci często teraz łapie. Teraz na skrapie nim się kijowo gra. Te w płyty po bokach wchodzi. Ale jak z przodem staniesz, to często dinguje. Trzymaj mi prawą, dobra? Znaczy ja jadę na swoją lewą. Tam lightweighta. Ale jest nie dobiję do obniżenia. Nie. Dobra. Dobra. Jadę po lisa siódmego. Tam już tylko jest siódmy sam, to raczej nie będzie patrzył na nas. Strzelił? Tak, strzelił. Wąska, no. A, on dość szybko tego. Dasz jeszcze raz strzelił. Dwie sekundy. Co? Co? Czemu on szybciej w ogóle strzelił? Właśnie, to czemu on szybciej strzelił? Ty pierwszy strzeliłeś. Co z tego, że nie przebił, ale czemu on szybciej strzelił? Ja ładuję przecież tyle, on dłużej ładuje w ogóle ode mnie. No ładuje jakieś 3 sekundy dłużej. A ja szybciej pierwszy strzeliłem, to jest bardzo ciekawe. 2 sekundy i... Dobra. Strzeli się Rafik mniej więcej w tym samym momencie. Dziwne. On mnie nie przebił, co jest najlepsze. No bo... No to masz szczęście. Is ma twarde boki. To jest w ogóle, jak go bierzesz Isa i na blisko stoisz, to w boki za zero wchodzi. No, 2-3. Dwa od niego się odkleja. On muka na klepie. Inaczej wchodzi w masło. Wiesz, no to jest jednak Tedek, o tym trzeba kampić. No a jak masz Tedek inaczej? No ja nie lubię właśnie kampić, ja zawsze do przodu jadę. Ja też. A potem ginę. No, a potem ginę. Nie robię damage. Trud. W dadychy to ja nie gram. Wow, wreszcie, normalny matchmaker. Ale trzy arty musiało. One będą tutaj... Czekaj. Przelicznik S51 ostatnio zdjęło mnie na hita. GW Pantera walił mi za 1200, M44 za 900. Nie jest źle. No. Tylko jedna zajmuje mnie na hita. A w Armored Warfare jest bardzo fajnie. Jak wystrzeli arta w twoim kierunku, to ci się wyświetla komunikat, że wystrzeliła. Że nalot artyleryjski i wiesz co ci powiem? Że tam otrzymasz obrażenia, ale nie dostaniesz takiego direct shota na przykład. Zawsze. A w wocie to łe, co tam? 3 isu. 3 isu, no to co? Nie jedziesz przecież szybu dostać, ale... No jadę na lewo. Każdy w swoim stronę. O, nikt nie jedzie do mnie. Fajnie. Dlatego 3XR to jest jeden z lepszych polskich klanów. 3XR?
Względem statystyk jest chyba... No i co, pełno tam reroli siedzi takich strasznych, naprawdę ludzi, co nie potrafią grać, a mają tylko statystyki. Jest dużo nowych kod w tym planie. Dymetr w ogóle. Cheater. Był Algraham oczywiście. Był Algraham, bo odszedł do swojego planu. No nie wiem, nie wiem jak Algraham ma teraz nikt. Centymetr. Tak. Algraham ma teraz Algraham. Aha. No, powrócił już. A, powrócił. To taki cheater, jak ja tego człowieka nie trafiłem, bo prostu nienawidziłem, ja go wyzywałem w każdym momencie, jak go widziałem. No taki... To był taki człowiek, nawet to był człowiek upośledzony, który myślał, że jest fajny. Jak on robił 2000 WN8, zaczął grać na modyfikacjach, nagle 5000 i tak się tym szczycił człowiek. No, szczycił się właśnie, to najgorsze. Szczycił się tym... To, że po prostu używa takiej modyfikacji, że to nie jest sposób zrobić mniej WN8, bo tak ci to pomaga. No. Przecież na Wordpacku, jak ja bym teraz stał tutaj w serku na celowniku artyleryjskim, to ja bym sobie tutaj strzelał. Tak jak on to robił. Ja mam tu 3 artyleryjski, no. Akurat jak ja pojechałem, to mam 3 ISU. Faj. Tknąłem. Nie, dobra. Nie boję się podjechać, bo zaraz pewnie spotkałem stado in... czołgów. A widziałeś co artylera zrobiła z ISU? Co? One shot. One shot, one kill. Jedzie kolejny. I zanim jeszcze jedno będzie. Już 2-7, jakim cudem? Dobra. Ja musiałem spotkać Pluto Tisu. Jak to ciągle bez spota to jest? Normalni ludzie stali z wydatekami tu, oni pojechali tędy. Jadą sejs. Ej, bez spota jest. To jest zelusowanie, Kio. Jadę po tej is. I co? Masz tu jeszcze. To broń z Jagdigerem, Frank. Arta! No już, jest Arta. A ta Arta tutaj stoi. Frajer. Muszę się wycofać za kolejną gumkę, bo będzie nam cały czas strzela. Serio? Boga mnie. Nie, no co to ma być? Kurde, znowu. Nie Arta. No to Arta ci dobije. Ale te 3-7, kurde. Dostałem za 7 sprawia do Arty. Od Kiewu Panterki. I kto mi powie, że to nie jest zbalansowane, kiedy tak niski tier artylerii po prostu ciupie ciebie za tyle HP. Jest gąska. 321! Boże. Prawie chciał mnie zmylić. Widziałeś? Złoto leci. No, złoto. Mu losuje więcej. O jeny! Czy chcę raz strzelić? Nie zdążyłem. Nie wiem, po prostu nagle w ciągu minuty straciliśmy całą drużynę. Ja spotkałem 3 easy. Nie polecam. Nie polecam. Gdyby ze mną pecha, to byśmy ich porobili wszystkich. No. 4... 8 tylko strzałów. Tylko 8. Popatrz na obrażenia drużyny.